Treasure armory. Pot of gold. Albo Champion Conference. A może Champion Konferencja? Chociaż czekaj, ta Champion Konferencja przypadkiem nie była rozwalona? Ej, chyba była rozwalona, co? Czy nie? Dawało złe itemy. A, sprawdzamy, czy naprawili. No, no dobra. Jak coś, to kręcimy Zerata na trójkę. Bo zawsze się Zerata dostawało potem. Dobra, ale finalnie mamy Treasure Armory. Niko. Witchcraft Shapeshifter. Mam tu jakiś shapeshifterów na start. Wiem, że jest też hero augment na Eliskę. Fajnie by było sobie go sprawdzić. Jeszcze nie grałem chyba żadnego hero augmentu. O, jest dobry drop Eliski. Całkiem przyjemny. Jeszcze Shivany bym potrzebował, to mam już 4. Gain a Rumble. Your strongest Rumble's ability deals 190% damage and costs 30 mana less, but no longer reduce damage. Rumble also gains 15 Omnivamp. Mamy Hero Augment, ale na Rumble'a tym razem. Jest też Portal Delivery. Ale ten Portal Delivery też był popsuty trochę. Może go naprawili. Dobra, weźmy go, weźmy tego Rumble'a. Kim jest Rumble? Sugarcraft Vanguard Blaster. Czy jakiś blasterów by trzeba było? Sugarcrafty i blasterzy. I rolujemy na 6. I on jest Magic Fighterem. Dawaj, 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 Eliska. Oj, czy ona da radę? Kurwa. Aj, nie zdążyłem. Dobra, jest Vanguard. Czyli Sugarcrafty. Kto jest Sugarcraftami? Dobra, coś takiego. I do tego blasterów potrzebujemy. Czyli Tristana. Ezreal. Huey. No, coś takiego powiedzmy. I ten blaster. Dostaje damage amplify, which increased for 3 seconds after casting ability. Okej.
On jest Magic Fighter, więc myślę, że Titan Betek Hoi dla niego może być spoko. Coś w tym stylu, nie? Co zrobiła Ola? No, chyba zrobimy na niego takie itemy właśnie. Tych, co mi tutaj podpowiadają, no to do tego wszystkiego mam komponenty po prostu. Więc spoko. I on po prostu bije z ability więcej. Jakiś Ionic też byłby spoko na front. Tylko nie mam tych Sugarcraftów na razie jeszcze. Negatron, rękawiczka, łuk. Kurde. No dobra, to musimy wziąć rękawiczkę. Jak coś, to nie bierz żadnych Wandering trainerów dzisiaj. A, to dzisiaj też ten miała. Kinga wzięła i nie szczytuje tych emblemów w ogóle. To wiem akurat. Też dzisiaj to widzieliśmy. Czemu wy się wyzywacie? Co się dzieje? On mnie wkurwił. No to powiedz czym, a nie. Poszłam sobie jakimś buildem pod Exalted i zajebaliśmy top 2 na double upie. I to mnie wyzywa. Try hard. Try hard. Kurde, no nie mogę nic trafić do tego bolidu, no. Co do chuja? Dobra, tu mamy Wandering. To co robi? Random M. Aha, dobra, wiem. Tutaj też jest. I to jest co? Hunter Emblem. Fajny jest ten augment z tymi emblemami. Ale trochę pojebany jest. Co stage dostajesz random emblem. Nie wiem, czy to nie powinno być przypadkiem jakieś pryzmatyczne. No serio mocne to jest. Nie wiem, nie mogę hitnąć nic do swojego teamu, naprawdę no. To są jakieś żarty. Ani Sugarcrafta, ani żadnego blastera, no kurwa nic tu nie ma. W tym sklepie.
Slamu nie mam. O nie, nie zbieraj Rambla. Coś tam ten Rumble podpala trochę, ale... Ale tak kurde średnio. Nidlesik, Pandora Items. Nidlesik w sumie byłby spoko, żeby więcej bił, ale nie wiem, czy on nie potrzebuje survi. Jest kurwa blaster, w końcu jakiś blaster. Pogchamp. Dobrze, czyli będziemy musieli tutaj, wiecie co, chyba oleję te sugar crafty w pizdu i vanguardy, ta vanguardy. Czyli Mordę, Tamkench. I co my tutaj mamy? Blitzcranka, da? 4-4. Ten set to ma wpis za tych traitów. Już mi się nie podoba. Chyba będzie trzeba zrobić set przerwy od TFT. Wczoraj jeszcze mówili, że zajebisty. Ten set aktualny jest dojebany. No według mnie też ten set aktualny jest mega spoko. Mega, mega spoko jest. 3 Vanguard, 3 Blaster, oh yeah. Dobrze tutaj zrobiony team, stworzony. Chociaż w sumie nie wiem, czy tego Rambla nie powinno się grać coś w stylu jak Kobuko, że steel pod tanka. Jak się teraz zastanawiam. Cwaniaku. Who wants a piece of this? Dobra, rolujemy, rolujemy. Randomowy, niekraftowalny emblem. To może być blaster, to może być vanguard. Za 15 golda. A czy ja bym chciał gamblować? Z
że akurat coś takiego dostanę. Chyba nie. Chyba wolę rolować dalej, nie marnować kaski. Jeszcze potrzebuję ile? 4 rumble, 4 rumble. No, lipa. Tu jest jakiś Vanguard niby. To możemy sobie dorzucić. W ogóle jak mi Mordekaisera sypie, może ja Mordekaisera tutaj zrobię szybciej niż Rumbla. Już prawie tyle samo mam. Jednego mniej tylko Mordekaisera mam. Kiedy wejdzie ten set do gry w ogóle? 31 dokładnie. Pojebane. Już mam tyle samo ich. Kolejny Huey. Dobra. Jak zamierzacie się wyzywać, to weźcie i idźcie tam na Discorda, gdzie byliście przed chwilą, dobra? A nie tutaj na czacie. To gitarę mogli jeszcze trochę oszczędzić z tymi kolorowymi skinkami. No, w sumie plus, w sumie plus. Zgodzę się. Dobra. Możemy zrobić tego Ionika. Dobra, są upgrade'iki. HP plus 5% max health'a. Albo rekrut. Rekrut chyba mi się bardziej podoba. O, Randuin jeszcze, kurde. Ale nie, chyba wezmę rekruta steel. Dorzucimy Sygalią. Dobra, Vanguardów niestety więcej nie dogram, bo bym potrzebował tam Kencha. Ten Sunfire jeszcze mnie kusi do zeslamowania, tylko że mogę mieć tutaj Titan zaraz do zrobienia. Jakie kolorowe skiny normalne są? Nie wiem, mi się też wydaje, że ten set taki jest... No nie wiem, kurwa, zobacz to tylko, no tutaj się kolory mienią, kurwa, wszystkie kolory tęczy. Też mam takie wrażenie, że dużo tego jest. Niepotrzebnie trochę. Dobra, wyszliśmy na zero. Dobra, ale mogę ewentualnie zrobić 4 blaster zamiast tego.
Też jest ok. Chujowe są kolejny set jak ten disco, tylko trochę mniej. No, mam nadzieję, że się nie będzie grało tak bardzo chujowo jak w disco set, bo... No, wtedy to bez kitu przerwa. Na razie się gra w miarę w porządku. Przy secie disco to od samego początku mówiłem, że średnio mi się podoba. Tutaj tak nie mówię, więc no, mam nadzieję, że będzie w miarę gites. W ogóle kurwa, te crown guardy na Wukongu to są jakieś pojebane. Ile on shielda dostaje? Chore. Dobra, dawać tego rumbla. Jeszcze mi brakuje tylko trzech. Dwóch jakbym zrzucił dupli. Oni są tacy, że jeden set zajebista, a następny jest... gitem? A, zjebany! Set zjebany, a następny jest gitem. No zdarza się tak, zdarza się tak, ale póki co, zawsze co trzy sety, TFT miało najlepszy set. Więc... no kurwa, nie może być tak, że 12 będzie chujowy, bo to by popsuło pasę. No nie wiem, gdzie są te rumble? Tu jest dwóch. Tu jest jeden. Kurwa, ten ma trzech. Jebany. Oddawać mi rumbli. Ja ich potrzebuję. Chyba gdyby był na trójce, elegancko by było, elegancko. Dobra, one off. O lol. Zrobiłem Mordekaisera. Czy chcę to robić? Nie wiem, mi się na szóstym levelu trójki lepiej rolują niż... O, ale zmarnowałem. Na tym szóstym levelu to mi się właśnie lepiej rolują trójki niż dwójki. A ten Huey to jest Magic Caster, okej. Tego Huey'a w sumie też bym mógł zaitemizować. Dobra, fajnie, że on odpada. Dwa rumble, które on miał, wpadają z powrotem do puli. Więc, give it to me. Wow! Podoba mi się to. Podoba się. No kurde. Come on, no tak niewiele mi brakuje. Ale ten Huey będzie nadupcał, coś czuję. Dobra, czyli sześciu blasterów bym mógł zrobić na siódmym. Coś takiego. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie on jest. Jaki tier byś dał temu setowi? Oj, na razie jest za wcześnie, żeby dawać, wiesz? Na razie jest za wcześnie.
Kurde, coś mi tu strasznie szybko poskładało. No nie wiem, to już jest kurwa czas najwyższy, żebym ja to rolnął. To jest 5-1, kurwa. Nie wiem, ja robię tego na trójkę, podczas gdy nie mogę rolnąć jebanego rumbla. Dobra. Jest. A, bo ten emblem znowu był na jedną turę. XD, ale gówno jebane. Nie, to waste kasy trochę zrobiłem, no. Kurde, ale tutaj też jest Ezreal 3, ten Wukong 3. O, czekaj, przebiłem się. Dawaj, chłej, kastuj, kastuj. Dobra, dopalił rumble, dopalił. Dwa shop rolki. Dobra, jest Huey. Jest Huey. Nie mam niestety co dorzucić. Nie wiem, ja tutaj chyba bym dorzucił Varus Smolder. Czekaj, to... A, i ewentualnie... Kurde. Tamkęcz, o. Tak, i za to Varus Smolder. Jest 6-4. No, tylko ósmy level chyba u mnie nie będzie chyba u mnie ósmego levela. O, tu jest jeszcze Huey. Na kogo ja się biłem? Te portale. Tu są Sugarcrafty. I tutaj też są Sugarcrafty. Bijemy się tu. Ojku, jejku, jejku. No miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Aj, przestawił się. Cukiereczek. No dobra, ale my się tutaj szybko przebijemy przez front, nie? To jest zero frontu. O kurwa, ale napierdala. Napierdala ta Jinx srogo. Jakiś pancerz by się przydał. Dobra, ale mamy to. Jest trzecie. Ale nie wiem w sumie, ten Rumble... Może jakieś lepsze itemy by się dało na niego ogarnąć? Może tak. Bo jak sobie go zaitemizowałem w ten sposób, to jest taki... mech. To się nie robi jakieś huge roboty w tych fajtach. Ma te 4 wangardy, ma dużo healingu. Przecież teraz w sumie się podleczył srogo i zrobił 8 klocka. Nie wiem. Wcześniej tak nie było.
Tak, czyli Varus Smolder. Musiałbym wejść w ósmy. Ty, czekaj, ale... Zamilio? Ja mam coś tutaj kurwa chujowo zrobione. Milio out? A, dobra. Bo przecież ja mam rekruta. Rekruta mam, no. Zastanawiałem się nad tym Rabadonem, ale nie wiem, polowałbym to na Blue jeszcze. O, jest Blue dla Huey'a. No, teraz powinien napierdalać srogo. Razem z tym Blue. No i bang, 12 klocka zrobił. Dobra, 18 HP comeback. Możemy sobie tu jeszcze portal dorzucić. Oj, tam miałem tych. Tam miałem dwóch tych, których powinienem wziąć. Dwa razy Tahmkent. My bad. O Jezus, już mi padli. Kurde, akurat dostawał itemy. No dobra, dobra, dobra. No ciekawa próba, ale ten Rumble... Mam pewne zastrzeżenia co do niego.